My, szczerze mówiąc, lekko zaspaliśmy, więc podkręcamy tempo. Dawaj, dziesiątkę szybko otwieram. A w dziesiątce mamy batonika, w sumie mogę wziąć dziewczynkom nawet na drogę. I dzisiaj jest 11. Nie, to mój kalendarz jest, kochanie. A w 11. A w 11, tak jak widać, granola. No, oczywiście podjechaliśmy do Maczka. Standardowo, wiecie, w drodze trzeba zahaczyć o jakiś mały posiłek, fryteczki, te sprawy. I tak w ogóle wyszło, że dostałam kawę za darmo. To jest apple pie latte. Spoko, fajnie, miło. Jak się przewietrzysz, idziemy się kąpać, chodźcie. Hej, jesteśmy na miejscu po paru godzinach. Ale byliśmy jeszcze w gościnie, na kawie, na obiedzie, na deserze, po prostu Tak na było. wszystkim. To może szybki room tour, póki mieszkanie wygląda w miarę przyzwoicie. Więc tak, generalnie mieszkanie jest małe, ale ja bym powiedziała, że na te dwie noce będzie perfekto. Mamy stolik, krzesełka, Mamy gdzie się przespać. jest kanapa, jest jakiś obraz, widok, ale nie wiem jaki, bo jest ciemno. Telewizor, jest łóżko, tylko takie śmieszne rozwiązanie. Zobaczcie, jest kuchnia, jest łóżko. Ale co? Mikrofalówka, płyta. Piekarnika nie ma. To jest po to, żeby się przyjechać, przespać, coś zjeść i tak gasło. No, dokładnie. Tam od razu jest wejście, jest łazienka, ale mieszkanie jest czyste. Są oczywiście ręczniki, jakieś deski, żelazko, wszystko na wyposażeniu jest. Więc co, my zaraz uciekamy na miasto. No już częściowo w piżamkach, więc możemy otworzyć kalendarze adwentowe, a w zasadzie jakiś fragment kalendarzy adwentowych. Lila otwiera paczuszkę z dzisiaj, Dalia ma paczuszkę taty z dzisiaj, ale tata ma jeszcze paczuszkę z 8, czyli z piątku, kiedy wrócił bardzo późno i już się otworzyć nie udało. Wii! O kurcze! Masz popcorn, tylko niestety tutaj nie zrobimy popcornu. A podaj papierek, bo jakie było zadanko? Tam jest papierek. Karteczka, tak. O, Pokaż. tata dostał bombki na choinkę. Zrób to sam. No, tata ma takie bombeczki do stworzenia. Bo zobaczcie, zadanie jest. Czekaj, tylko poza. Wybierzcie świąteczną bajkę i obejrzyjcie ją przy domowym popcornie, więc nadrobimy może jutro, co? Super. To tam jest bardzo najśniące. Tutaj jest napisane, Co tam jest? obejrzyjcie świąteczną bajkę. Skarpetki! To, co tata lubi najbardziej. Pokaż, Dalusiu. Nie Skarpetki. muszę. Pomóc ci trochę? Troszeczkę. Patrz, taką zrobię. O! Skarpetki! Pokażesz? Daj to. Skarpeteczki? Weźmy to. Nie, to tamte. Ja w ogóle tej patrzę, że są aż trzy pary, takie świąteczne. I takie można by rzec sylwestrowe, bo tutaj zobaczcie, nawet szampan jest. Spoko, podobają mi się. Nosiłabym sama takie. Tak właśnie wygląda zmęczony człowiek o godzinie 20. Ale w sumie no, parę godzin w aucie jednak zrobiło swoje. I co? Mało wody ostatnio piję, powiem Wam szczerze, więc też gdzieś tam czuję, że może nie do końca mój organizm funkcjonuje odpowiednio. Ja wskakuję pod prysznic, wzięłam sobie parę kosmetyków, rozpieszczaczy, maseczkę do włosów wzięłam, maseczkę do twarzy wzięłam i pomyślałam, że po prostu jakoś tak, wiecie, delikatnie się rozpieszczę, przeciągnę lekko ten prysznic. Już wiecie co, widzę jaki mam tragiczny odrost, ale do fryzjera póki co się nie zapisuję, przynajmniej nie na malowanie. I
co? Wzięłam oczywiście tą wcierkę do skóry głowy, bo stwierdziłam, że jak już zaczęłam używać, no to wiecie, fajnie by było po prostu pokusić się o jakąś tam regularność, więc wskakuję. Zaczynamy kolejny dzień. Ja robię nam kawcie. Ten kotek już był. Już? Czy to bocian, czy flaming? Flaming. Bardzo dobrze. Także u nas zabawa od rana. W sumie wstałam o 8:30. Nie wiem, o której wstały dziewczyny, ale ja najdłużej wczoraj siedziałam. Pracowałam. Ciężko, żebyście mieli dzisiaj nowego vlogasa i zaraz ruszamy do manufaktury. Potem jedziemy na Piotrkowską, potem odwiedzamy pasaż Schillera, na koniec odwiedzamy Światełka. Jej, będzie moc. Z czym gdzieś tam w międzyczasie trzeba będzie coś zjeść. I myślę, że chyba jakoś damy radę. Także zbieramy się zaraz, bo to wiecie, dzień jest krótki, a fajnie by było jednak możliwie jak najwięcej zobaczyć. I mamy misję. Musimy zrobić fotkę misia uszatka. No bo dzisiaj jest 12. To jest dla was. Tamto jest dla taty. Możecie śmiało otwierać. Pierwszy. To jest. A, to są te skarpetki. Akurat po spacerku. Akurat po spacerku. Dobra. O, tak. O, dobra. Czekaj, ja wezmę tylko to. Zadanie. Zadanie. A tu co tu mamy? Co tu mamy? Tata Oli. Gwiazdka z tatą Oli. Kto będzie czytał tatę Oli? Ja. No, jakie zadanie? Przeczytajcie świąteczną książkę. Uhu. Dzisiaj to zrobimy, no. Kochani, ja mogę wam pokazać ten filmik, ale naprawdę chyba tata jest bardzo tym filmikowi. A wiecie co? Teraz pokażę kawcie, dobrze? Chcę liczyć na kawcie? No wiecie co, kochani? Ja mam taką herbatę już. Tata mi kupił od razu w lesie. I zobaczcie, kochani, tam w środku. Nie, ona ma mała kafelkę. Co? Moje co? Bardzo uchyla. Cześć. Thank you.
kurde, co to był za spacer? Ale powiem wam, że jestem mega zadowolona z dziewczyn. Po prostu tak ładnie chodziły praktycznie przez całą drogę. Same, nie na rączkach, nie w wózku. Nawet nie braliśmy, szczerze mówiąc, wózka na ten spacer. Tylko szły same. I tak, dotarliśmy pod manufakturę, gdzie był taki mini jarmark. Musieliśmy i tak trochę poczekać, zanim otworzą, bo dotarliśmy troszkę wcześniej, ale jakoś nas to nie porwało. Chyba główną atrakcją, tak czy inaczej, była karusela, która miała świetną cenę. Dyszka, gdzie my tak naprawdę nie musieliśmy płacić, no bo wchodziliśmy z dzieciakami, a fan tak czy inaczej był. Gdzie byliśmy? A, w ogóle w Koście pani nas zaczepiła i poleciła nam kawiarnię Pinkspresso na Piotrkowskiej, no i stwierdziliśmy, że pójdziemy. I tak z podmanufaktury przeszliśmy się na Piotrkowską, żeby zobaczyć misia uszatka. Chcieliśmy też zobaczyć takie różne świąteczne instalacje, które widzieliśmy wcześniej z autobusu. Wyglądało to ładnie, tylko no wiadomo, pewnie teraz miałoby największy urok, kiedy jest już ciemno. No ale też nie rozdwoimy się, żeby, wiecie, być w trzech miejscach, jak już się ściemni. Zaliczyliśmy sobie taki naprawdę konkretny spacer, wiadomo, były jakieś przystanki, bo tu jakaś fotka. Wioski Eku, bo tam jest moje miejsce, tam tak. Są moje wnuczki. I jeszcze będziemy szukać wioski elfów, bo Lila mówi, że to jest jej miejsce. I, więc, i tam są moje wnucy. Wnucy? Tak. Wnuki? Tak. No, zrobiliśmy jakieś takie małe zakupki. Myślę, że niedługo zagrzejemy sobie jakiś obiad. Mamy kluski śląskie wczoraj. Wiem, czego nie kupiliśmy. Śmietanki. A więc zrobimy sobie jeszcze sosik, bo wczoraj Jakub przysmażył nam i pieczarki. Do tego mamy jakieś kotleciki i ukręcimy sobie obiad na szybko. A dziewczynki zajęły się takimi zawieszkami z Pepko. One były dwie, do tego cztery sztuki mazaczków. Pięknie, Liluś. No i dziewczynki, jak widać, mają takie zajęcia związane z kolorowaniem. Super wam idzie! A jeśli chodzi o nasze jarmarkowe zakupy, wziąłam smalczyk. Kto lubi? Ja uwielbiam. Dziewczynki chciały takie lizaki i skusiliśmy się jeszcze na takie ciasteczka, że są marcepanowo-korzenne. Podobno bardzo dobrze, dobre wyglądają zacnie, więc why not? Dzień dobry wszystkim środowo. Dzisiaj jest dzień, kiedy wracamy do domu, więc wczoraj był dzień związany z chodzeniem, dzisiaj będzie dzień związany z siedzeniem. Czuję też, że będziemy słuchać Przybierzeli do Betlejem, bo Lila po prostu ciągle to śpiewa. A jutro już wiadomo, tradycyjny dzień, idziemy do przedszkola, w piątek tak samo, trzymamy się naszej rutyny. Dzisiaj mam w ogóle szalony plan wysłać młodszą część rodziny do, na górę, a ja w tym czasie na dole poogarniam, bo to i pranie, i podłogi, wszystko w zasadzie, coś tam, wiecie, co ja wiem, co trzeba pochować, co trzeba odłożyć, gdzie, co ma trafić do prania i tak dalej, więc myślę, że dzisiaj to ogarniemy. Może też przy okazji wymienimy poszewki. Jeszcze pośle trzeba zmienić, dzisiaj środa, ważny dzień, więc tego typu aktywności mnie czekają, ale spoko, te dwa dni były związane z takim typowym relaksem, z odpoczynkiem, z dogadzaniem sobie, więc dzisiaj mogę śmiało, wiecie, z taką nową energią wejść do domu i zająć się tymi naszymi czterema kątami.
Co? Myślę, że jeszcze szybko otworzymy paczuszki z numerkiem 13. I niedługo spadamy, bo zbliża się po prostu też nasz czas wymeldowania. Otwieramy paczuszki. Tu jest paczuszka taty, tu jest paczuszka dziewczyn, ale widzę, że mamy jakąś małą wymiankę, podmiankę. No, możesz otworzyć. Już ci pomagam. Dobrze. Malucha! Co tam jest takiego? Otwieraj dalej. Tata ma scenkę do zrobienia. Co to nie? A wy macie? Tata ma scenkę do zrobienia. A wy macie kolorowanki wodne. O. Ekstra. Juhu. Dla Lili jest z myszką mini? To ja się podpiszę, dobra? Zadanko, zadanko, zadanko. Kupcie dla przyjaciela jakiś drobny upominek i wyręczcie go. Kupimy coś? I widzę, że kolorowanki to był strzał w dziesiątkę, co Lili? No już jak widać, jesteśmy w domu, więc mamy przeskoczenie czasowe, no ładnych parę godzin. Ale tak, dojechaliśmy szczęśliwie. Byliśmy też na zakupach takich spożywczych, konkretniejszych bym powiedziała. Teraz tylko zostaje nam przygotować obiad, a w zasadzie wstawić lasagne do piekarnika. Zjeść i misja specjalna na dzisiaj to posprzątać trochę w domu. Tak wiecie, tak ładnie posprzątać w domu. Pobiegnę zaraz też wymienić dziewczynkom pościel, żeby miały czystą. Tu jeszcze prysznic, więc sporo rzeczy do zrobienia, ale generalnie nie jest źle, jeśli chodzi o czas, więc myślę, że jeśli się zepniemy, dziewczyny będą współpracować, to uda się dosyć dużo zrobić. Kawka z dodatkową porcją cukru zrobiona, więc wrzucamy kolejny bieg. Ok, pościel zmieniona. I tu mamy łóżko numer 2, Psi Patrol i Pepa. Tak nawet wiecie co, wczoraj zaczęłam się zastanawiać, czy nie powinniśmy niedługo zacząć szukać nowego łóżka dla Lili. Może teraz coś takiego z szufladami. Tak mnie naszło. Ale zobaczymy, no bo generalnie to łóżko jest na razie jak najbardziej spoko. Lila jeszcze się mieści. Więc no nie wiem, zobaczymy, pomyślimy. Mamy już nasze kalendarze i szukamy chyba trzech nawet tak numerków. No widzę, 11, 12 i 13, a widzę, że chyba nawet 10. Także powolutku szukamy. Tak, 11 mama znalazła. No, białek! No, tam białek! U mnie będzie coś innego. U ciebie będzie chyba coś innego. 12. Och, Misiu. I tu jest 13. A w 13 jest ciuchcia. No. Lili dała radę? Mogę dać ciucha. No. A ja mam jeszcze, widzę, nawet 10 do otwarcia. Dziesięć. Jedenaście. Widzicie, jakie zaległości? O kurczę. Czyli tak, mamy dwa razy serduszka. Ej, tu moje! Tu mam Kinder Bueno i Kinderka. Może sobie tylko jedno serduszko dzisiaj zjem. Czy to jutro rano raczej. To jest takie coś jak lanci.
Zrobili na sobie kształty. Tak? Ja znajdę swoje. Mhm. Dobra, szukamy. 11, 12, 13. Tu jest 13. No ja naleję sobie otworzę. A nawet 10 jeszcze. Mamy coś takiego, taki głośniczek. Co to ma być? A tu Lili co ma? Nie wiem. O, coś takiego. Mam Lego. Tu jest bałwan. Jakaś. Mhm. 11. Ojejku, mamy coś takiego. Nie jakby mam. Z kwiatkami, czyli tak mamy 10, 11. Mi to? Zaraz wyrwę. Tu tak kilka. Będziemy składać. Ło, matko, i tutaj jakieś takie stoisko mama, duże. Znowu ci mam to. Tu mamy nową postać, tak? Czyli mam już otwarte 10. Wyrwać? Śnieżynko, bo jedna śnieżynko się nam zgubiła. O. Mam to, mamo. No, masz już coś takiego. A teraz będziemy składać nowe elementy. To mamy 10, 11. A to mój piesek był. Tak, a dawaj Lili 12. 12? Czyli to. Nie, tu jest 22. Gdzie jest 12? To? Pięknie. I 13. Ile tu zielonego jest? No, a 13? Co? Jest 13. I o, coś takiego mamy. A chyba to jest taka skrzynka na bombki, co? Dobra, to mama wszystko powyrywa i będziemy zaraz składać. Tak, patrzę, czego nie otwierałam, ale tak, 11 była otwierana. Dobra, to widzę, że muszę otworzyć numer 12. I cóż my tam mamy? Kolejny baton i numer 13. Różelina wiśniowa. O, super. Dobra. Jedziemy. 13. Dobra, to za chwilę. W sumie 11. To samo. 12. O, jakiś inny kolor w końcu. Dobra, to pakuję. Co my tu jeszcze mamy? 10. O, też białe. 14 już się nam praktycznie otwiera sama, to wyciągnijmy. Z 8. Ej, zobaczcie, pani kupa na niego leci us. Lili. I 9 nie było zielone. Trochę tych elementów tu powstało. Mamy jakiś głośnik, mikrofon, sklep. Tak, ale wiecie co? Tak się daje, że są świece. Kochani, ale wiecie co? Tam jest mikrofon i czeleśnie, bo zostały dwa takie rzeczy normalne. Nie przeskaczam wam, bo wiecie co, nie mogę wam przeskakać, bo to są, o, to są ma choinka, coś wyjątkowego. To pokaż tą choinkę swoją wyjątkową. Wiecie co, kochani, zobaczcie, element. Lubię, no, pięknie ci idzie ta choinka, super. A tata mi troszkę pomógł. Z moich części. Szukaj tata. 13 dzisiaj. 13. Jest Snickersik. 12 też będzie. 12. Pokaż tata. 11 widzę. Czekaj, 12 jeszcze. A 10 widzę, że jeszcze masz. Chodź, przytrzymaj, dobra. Razem z tobą poszukam. Liszka, poszukaj 12. Mam. Dobra. 12? Tak. Dobra. A powiedz mi, jaki mam numerki? 1, 2. 1 i 2? Tak, tak. Przytrzymaj. Dobra, to poszukam 1 i 2. A czy to wygląda jak 1 i 2? Dobra, to ja ci otworzę, dobra? Dobra, to ty mi otwórz. Dzięki. No coś dobrego? Tak. Galaxy? Jeszcze mam. A 9 było otwierane? Patrzę. Ten. Już ktoś tam był. Dobra, super. Ja odzywam się do was już wieczorową porą z łazienki, bo pora na jakiś fajny, przyjemny prysznic.
I co? I jakąś taką pielęgnację, na zasadzie, wiecie, walna odżywkę na włosy, krem, witaminkę C na twarz i idę. Bo jeszcze pomyślałam, że dokończę film świąteczny, który oglądałam w niedzielę, ale nie dokończyłam go. Ostatnio w ogóle mam jakiś taki maraton tych świątecznych filmów i generalnie najczęściej spotykam się gdzieś tam z opinią, że one są po prostu wszystkie robione na jedno i to samo kopyto i że tam to ciężko o coś wybitnego i generalnie tak, no jest w tym sporo racji. Ja tutaj nie mówię, że wiecie, że te filmy będą uchodzić za, nie wiem, kino wysokiej klasy, bo nie. Tym bardziej, kiedy na przykład Netflix strzela 15 takich produkcji w ciągu jednego roku, ale to jest, wiecie, coś takiego, tak zwany mózgorypacz. Zamiast Ukrytej Prawdy odpalam sobie świąteczny film. Takim świątecznym filmem, który ja bardzo lubię i to jest w zasadzie chyba klasyk i każdy go zna, to jest oczywiście Holiday. Uwielbiam, to jest film mega taki ciepły, bardzo taki pokrzepiający, bym rzekła. To właśnie Miłość, wiem, że dużo osób się tym zachwyca, mnie to jakoś tak nie urzekło zanadto. No i Kevin to jest po prostu klasyk. Uwielbiam za to świąteczne bajki, przeróżne, od jakiegoś tam świątecznego Franklina, przez świąteczną Piękną i Bestię, gdzieś tam dalej Grinch, Klaus, czy jakieś takie, nie wiem, stare, które ja pamiętam za dzieciaka, Świąteczne życzenie Annabeli. Uwielbiam, bo te bajki zawsze mają w sobie coś takiego niesamowitego. My w sumie mieliśmy nadrobić bajkę, ale to myślę, że już zrobimy jutro sobie popcorn, usiądziemy i pooglądamy, no bo dzisiaj taki był trochę dzień na wariackich papierach, na zasadzie wracamy, jedziemy do sklepu, coś tam ogarniamy, rozpakowujemy się, tu jeszcze dziewczyny, bo jutro przedszkole i wiecie, tego typu historie, więc dzisiaj nie wyszło, ale jak to mówią, nic straconego, jutro też jest dzień. Zabieram się za kolejną świąteczną książkę, tym razem Klaudia Bianek, Gwiazdka pełna życzeń. Jakby nie oczekuję tutaj takich, to wiecie, tak jak z tymi filmami świątecznymi. Nie oczekuję, że tutaj zadzieje się jakaś taka mega magia, ale no coś po prostu, wiecie, żeby spędzić kilka tych wieczorów, niekoniecznie przed telewizorem. Sprawdzimy. Jakoś dużo osób poleca Klaudię Bianek, ja przeczytałam jej chyba dwie książki, jakoś szczególnie mnie za serce nie chwyciła. Było może zbyt sweetaśnie jak dla mnie, no ale zobaczymy, może tutaj coś się wydarzy takiego, że wiecie, będę tą książkę Wam śmiało polecać.